Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, zbliża się 11 listopada, nasze polskie święto niepodległości. To też apeluję jak co roku. Kochani, kto tylko może, pokażmy, że jesteśmy Polakami. Wywieźmy nasze narodowe flagi. Niech będzie nas widać. Niech będzie widać to, że kochamy naszą matkę, Polskę. Kto może weźmie udział w Marszu Niepodległości? Inni będą się łączyć duchowo. Ale prośmy, w modlitwach szczególnie, o prawdziwą niepodległość dla naszego narodu. Bo niepodległość narodu nie jest tożsama z suwerennością bytu państwowego. Zresztą nie chcę wnikać w to, na ile jesteśmy państwem suwerennym. Nie to w tej chwili mnie interesuje, lecz na ile jesteśmy, albo raczej na ile nie jesteśmy dzisiaj niepodległym narodem. Bo podlegamy ciągle obcym modom, świętujemy obce święta. Nasza wiedza często na temat ojczystych dziejów, kultury jest wręcz żenująca. I to trzeba odbudować. O to prośmy szczególnie Pana Boga. Najważniejszym miejscem, gdzie kształtuje się duch niepodległy narodu, jest dom rodzinny. Prośmy o zdrowe polskie rodziny, o rodziny wielopokoleniowe, które potrafią z pokolenia na pokolenie przekazywać nasze piękne narodowe wartości. Umiłowanie wolności. Przekazujmy prawdę o naszych wspaniałych, nie mających sobie często równych w świecie dziejach, dokonaniach. Uczmy dzieci już za młodu ukochania polskiej mowy, polskiej kultury. I tu jest wielka rola właśnie domu rodzinnego. Osobiście Panu Bogu dziękuję, iż patriotyzm, jak się mówi, wyssałem z mlekiem matki. Moja mama, od kiedy pamiętam w dzieciństwie, jak było jakieś narodowe święto, od rana krzątając się, śpiewała sobie patriotyczne piosenki. To dom rodzinny, rodzice przede wszystkim, zaszczepiają tego ducha patriotycznego. I żeby być narodem niepodległym, przede wszystkim, nigdy nie zadość powtarzać, musimy poznać naszą przeszłość. Nie wolno nam o niej zapomnieć. Naród, który odcina się od swoich korzeni, staje się narodem renegatów i niewolników. To też, żeby się cieszyć prawdziwą wolnością, poznajmy nasze dzieje, naszą kulturę, zechciejmy sięgnąć do źródeł. Nie ulegać kłamliwym stereotypom. Nie dać sobie wmówić wszystkiego, co najgorsze, przez jakieś nastawione zupełnie niepatriotycznie media. Wypowiedzmy wreszcie nasze polskie weto. Nie zgadzamy się na to, żeby nam wmawiano wszystko, co najgorsze, żeby przemilczano prawdę o nas. My chcemy być Polakami. I niech nikt nie mówi, że to jest faszyzm. To jest cnota miłości ojczyzny. To jest spełnienie czwartego przykazania. Kochaj matkę swoją i ojca swego. Matkę ojczyznę. I to, co jest ojczyste, całą ojcowiznę, ojczyste dzieje. To też zjednoczmy się w tym 11 dniu listopada w modlitwie, a także w czynie. Pokażmy, na ile kto może, biorąc udział czy to w marszu, czy w spotkaniach patriotycznych, wywieszając nasze narodowe flagi, pokażmy, że jesteśmy Polakami i że potrafimy być z tego dumni.